No dobra, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy Fallout. Jestem Julius Wadowiak, chcę być waszym gospodarzem. Trochę polowałem sobie na te szpony śmierdzi, jak zresztą widać w tym nieznaczonym obrazku krew... Krew nie schodzi po umarłych. Trochę zużyłem też niestety steampacków, głównie dlatego, że szpony śmierci potrafią zadać dosyć taki potężny cios, który powala naszą postać i zjeżdża prawie do połowy HP-ków nam, więc no tutaj jakby mamy ten problem. Ale póki co sytuacja się wygląda tak, mamy 106 punktów wytrzymałości, mamy poziom 14, 12, nie, 13 tysięcy punktów do, 12,5 tysiąca punktów właściwie do następnego poziomu, poziomu 15, na którym już będzie kolejny perk. I teraz tak, redryka na 200, 200 broń energetyczna, otwieranie zamków 134. Myślę, że otwieranie zamków chyba lepsze nie będzie, zwłaszcza że mamy jeszcze dodatkowo wspomagające tą umiejętność wytrychy, zarówno klasyczny, jak i elektroniczny. Ale tak, no 200% energetycznej broni, 200% retoryki, 200% to jest w tej grze maksymalna ilość. W Falloutie dwójce, z tego co pamiętam, to było chyba 300%, bo tam o 100% się jakby ten progi zwiększały. Właściwie nie tyle o 100%, to o 100 punktów procentowych. I to w ten sposób zaczęło działać. Dobrze, zbrojeniowcy nam zbrojeniowcy nam zlecili zadanie zniszczenia królowej szponów śmierci, więc zajmijmy się tym. Ona jest tutaj. I ona ma ciora szponów śmierci, tak? Ona ma dużo punktów życia, ale oprócz tego nie tylko musimy zabić ją, ale też musimy pozbyć się tych jaj. Żeby nie było jaj. Zróbmy zapis praktyczny, bo mimo wszystko ona potrafi dopiec. Leci zwierzątko. No dobry początek oczy, nie? 33 punkty wytrzymałości, skutkuje to groźną raną. Królestwo teraz za profit orientacja, nie? Który by nam pozwolił na zorientowanie się właśnie do punktów życia tej kreatury. Ale w sumie możemy opisowo sprawdzić. Jest lekko ranna. Niestety. No niestety królowa szponów śmierci to jest twarda sucz. Ale tak długo jak ona nas nie powali jakoś wyjątkowo wybitnie mocno, to Jan, wypierdalaj mi stąd, chłopie. Jak ona nie... nie powali mi jakoś mocno wybitnie, no to jest okej. Oczywiście ona zadaje jakieś tam obrażenia dosyć poważne. No to już nie są te
od szponów śmierci, co potrafiły. Klasyczne szpony śmierci potrafiły już zadawać jeden obrażeń, max 3, 2 i potem przez wiele, wiele ciosów nic. No chyba, że jak mówiłem, miał ten swój cios, który powalał naszą postać. Boję się, że jeżeli ona zacznie nas powalać, no to będziemy trochę... No, dupie, tak? Mhm. 26. Oczy, błagam, trafią dobrze. 29. To by nie było, ten potwór ma status bossa, więc... A, no to już prawie martwa na to. Nie ma się co przejmować aż tak bardzo. Ha! Is dead. Półtora tysiąca oczywiście za zniszczenie tej królowej szponów. Teraz tak, żeby pozbyć się szponów śmierci stąd na dobre, trzeba wszystkie te jajca wymordować. Zostawcie swoich wrogów z powierzchni, że zyskujesz 20 punktów doświadczenia. Czy coś tu jeszcze było? Chyba nie. Tutaj coś było? Nie, nic. Chyba teraz sprawdźmy. Miałem rację. Udajmy się do zbrojeniowców. Co tutaj robisz? Muszę pogadać z Gabrielem, to bardzo ważne. Tak, pamiętam cię, wejdź. Dobra. Gadamy z Gabrielem, bo to bardzo ważne. Ty? Co? Pozabiłeś już wszystkie? Dzięki Bogom! Teraz możemy się przenieść tam, gdzie sami będziemy mogli zdobywać surowce. Bez konieczności polegania na tych wężach z Adytum. Wybierz sobie, co tylko zechcesz, przyjacielu. Mam paru przyjaciół, którym naprawdę przydałoby się trochę waszego uzbrojenia. Załatwione, daj znać twoim przyjaciołom, że dostaną broń. Dzięki. My tu jeszcze sobie przyjdziemy, aczkolwiek... Oni tutaj będą tylko broń mieli, więc no jakby nie patrzeć, no... Okej. Wrót, powrót... Oni się już wynieśli? A, jeszcze nie. Dobra, no to w takim razie. Wracamy na... Jeszcze w sumie warto się uzdrowić. Okej. Czy dostaliśmy jakieś doświadczenie? Niech to. To 95 punktów
No, coś tam niby dostaliśmy za to ubicie tej poczwary. No dobrze. Wróćmy się do ostrz. Dziękuję ci za pomoc. Niedługo zatkujemy Adytum. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Najpierw muszę porozmawiać z Zimmermanem. Powiem tak. Uratować Zimmermana się nie da. Do tego najlepiej jest też razem z ostrzami zaatakować regulatorów od jednej strony, bo przynajmniej oni wtedy skupią się na nas bezpośrednio. Jeszcze mamy kilku regulatorów. Świetnie, ruszajmy. Tak na dobry początek, nie? Tak, biją mieszkańców Adytum. No i Kaleb is dead. Pięknie przepołowiony na ten laserem. No niestety oni tutaj trochę tych mieszkańców powybijają. Właśnie dlatego między innymi nie lubię tej walki, bo jakbyśmy nie grali, i tak ucierpią niewinni. No, a przynajmniej regulatorów się ładnie zabija tą plazmą. Cwaniaki używają tych steampaków.
Bijemy je. Dajemy się dalej, tylko no mówię, tutaj jest masa. O kurde, jak go, o, jak ją obskoczyli. A mieszkańcy czasem dają radę, tylko... No i Smithy nie ginie, zginie w sensie. Niedobrze. Regulator ginie. Ostrza też od tej strony zaatakowały. No i to jest właśnie problem z tymi tutaj tymi. No jeszcze się zbiorą w kupę, no cudownie. John Zimmerman ginie. Dobra. Nie będę... O, znowu pięknie przeciął laser. Dobra. Za walkę zyskuję 1300, nie? Dobra. Pozbierajmy łupy po tych regulatorach całych. Naprawdę interesują mnie w tym momencie głównie steampaki. Oni się całkiem ładnie ten, by mieli uzbrojenie całkiem fajne. Znowu steampaki. No trochę sobie odbiję steampaków za tę walkę z tymi szponami śmierci, nie? Ciekawe co miał Kaleb. O Boże, Kaleb, miałeś tylko kurde chłopie dubeltówkę. Weź mnie nie osłabię nawet. Oni wszyscy jechali na metalowych pancerzach, oczywiście. No, tutaj jakby... Trochę tego zbierania będzie, ja już mówię, ja jeszcze daruję te wszystkie bronie, jakie tam mieli. Zigzawery, nie zigzawery. Mnie głównie interesują od tego momentu tylko, jeśli chodzi o wrogów... Dobra. Tutaj coś było chyba, nie? Jeszcze. Aha. Tak, to jest to samo. Zimmerman miał tylko te kapsle. A nie, sorry, tu był
Nie ważne, i tak oni do siebie i tak wszyscy podobni są ci NPC, więc palić. Dobra, zejdźmy na dół. Może się dokopiemy do czegoś fajnego. Okej, no wygląda to na coś całkiem ciekawego. Co to jest? To podręcznik pierwszej pomocy. Aha, to nam zwiększy poziom, tak? Jakoś mi to specjalnie nie rajcuje. Dobra, Miles przeżył. Nie przeżył, widzicie? Albo przy... A. No i dobrze. Ci unicestwić swoich wrogów nie odnosi żadnych zadrapania, skorzystać 100 punktów doświadczenia, skorzystać 2000 punktów obrażeń, 2000 punktów doświadczenia za pobicie regulatorów. No dobrze, kto przeżył? Miles, chłopie, żyjesz? Miles żyje! Ale Smithy niestety is dead. Niestety. Tak? Smithy nie żyje? O, niestety zginął śmiercią bohatera. Dobra, przywłaszczę sobie twoje pieniądze, chłopie, bo ci już nie przydadzą. Mi się bardziej przydadzą. Dobra, weźmy co tam na tych regałach też było. Zobaczmy. Teraz też możemy sobie plądrować, nie? Nawet tego nie ruszam, bo tu nie ma nawet co, kurde, tak. Podniecać się. Widzicie, gdybym teraz na przykład nie zrobił tego zadania z Milesem i hydroponiką jego, to bym nie otrzymał od niego... Znaczy, gdybym teraz miał robić zadanie od Milesa z jego hydroponiką, to bym to zrobił, tylko teraz bym to było zadanie nie do niewykonania, bo... Smithy by był martwy, nie? I się by nie dało. I się by nie dało zrobić tych zadań od Majesa i od Smithiego, byśmy nie dostali nagród od Majesa i Smithiego w sensie ulepszeń do broni i pancerza, byśmy nie dostali. I przez to Smithy by... no, byśmy nie mieli turboplazmy, tak? Dlatego ważne jest robienie zadań z audytu najpierw dodatkowych, niż wzięcie głównego wątku. Ja tu oczywiście dostałem jeszcze taką... zapomniałem kompletnie o tym taśmie eksperymentu... Nie. Taśma eksperymentu w linie. Okej, myśmy chyba jeszcze mieli dostać to przywódca ostrzy. Dziękuję za pomoc z regulatorami. Możesz u nas zostać tak długo, jak tylko zechcesz. Porozmawiaj z Milesem i Smithym. Będą mogli ci jakoś pomóc w dalszej podróży.
Ze Smithim sobie nie pogadam za bardzo, z Majestem już prędzej. Gdybym zaproponował jej, że przekaże dowody Zimmermanowi, ona by dała nam taką taśmę, przywódczyni oczywiście Ostrzy dałaby nam taką taśmę, która to taśma by... była dowodem na to, że to regulatorzy zamordowali syna burmistrza Adytum. No niestety będziemy mieli w tym zagrajmy jedną taśmę mniej. Ku zawodowi ku niczyjemu zawodowi, to już widzę, jak to ku ludzie oglądają te moje zagrajmy i ja to znowu czyta. No czyta, bo to jest RPG, tu się też czyta. Zobaczcie też jedną rzecz. Jedyny handlarz w mieście usadowił się w pod ziemią. Teraz już widać dlaczego. Dlatego właśnie, żeby w razie tej wielkiej rozpierduchy i jego nie ubili. Że można było tutaj z kim handlować. Dobrze, moi drodzy, ale ja myślę, że tutaj zakończę odcinek, bo on już jest tak wystarczająco chyba długi. Jeśli nie ten. A jeśli nie, no to jest to wystarczająco długi. Znaczy odpowiednio długi. Dobrze, tak czy siak, moi drodzy, ja bym News Wander, to było fala od następnego odcinka. Na razie, cześć.